Dzień dobry. Przychodzimy dziś do Was z tematem książek i takim krótkim, szybkim przeglądem książek, które my czytamy i polecamy. I teraz taka szybka informacja i wyjaśnienie, dlaczego takie książki wybieramy. Otóż dzieci do około 5-6 roku życia nie odróżniają fikcji od rzeczywistości. Więc każde bajki, każde fikcyjne opowieści, czy baśnie, które często, to jest taki duży błąd nasz rodziców, widzę, że po prostu kupujemy książki, które gdzieś pamiętamy ze swojego dzieciństwa, bo innych książek nie było, taka jest prawda. I one są bardzo fikcyjne, bardzo przepełnione tymi bohaterami zwierzęcymi, które robią różne, mają supermoce i to i tamto, i dzieci są czasem przerażone tym wszystkim, dlatego że oni biorą to za prawdę, tak do 5-6 roku życia. Oczywiście jakby to jest sprawa indywidualna i każdy ma trochę inaczej, natomiast to jest też w pedagogice Montessori bardzo, bardzo silne, żeby jednak uczyć do tego 6 roku życia, żeby skupiać się na tym, żeby dzieci uczyć życia. I książki, które są przepełnione słowami i zdarzeniami, które są fikcyjne. Są po prostu, są taką stratą czasu trochę, dlatego że dzieci są szalenie ciekawe tego, jak się żyje, jak się rzeczy robi, i uczyć się też słownictwa, które o świecie, który nas otacza. To tak w wielkim skrócie. Chodzi też o to, jeszcze druga rzecz, że to jest takie dedykowane też rodzicom, którzy próbują dzieci uczyć polskiego jako drugiego języka, albo w domu są dwa języki i to czytanie na przykład przed snem jest takim czasem, kiedy jakby chcecie jeszcze też ten polski gdzieś pielęgnować. I szalenie ważne jest to, żeby wybierać książki, które będą faktycznie uczyć dzieci słownictwa o świecie. I Janek, proszę, nie ruszaj mi tego, który nas otacza, o tym, jak idziemy do dentysty, o tym, co jemy, jak trudno jest nauczyć się jeździć na rowerze, to, tamto, po prostu o rzeczach, które dzieci szalenie interesują, bo są z ich świata. I teraz tak. Ja po prostu pokażę Wam dzisiaj książki, które my bardzo lubimy i które się sprawdziły razem i dla mojej córki, i dla Janka, która ma 2,5 roku na razie. I po prostu my te książki czytamy, wertujemy wiele razy. No i teraz tak. Podzieliłabym te książki na takie kilka działów. Jedne są takie, które czytamy często przed snami, to są opowieści o jakichś zdarzeniach w życiu dzieci. Są też takie, które są bez czytania, ale są świetne, dlatego że możecie i po angielsku, i po polsku, i po polsku, i po niemiecku, i w każdym innym języku opowiadać, zależy kto czyta, czy tata, czy mama. I opowiada o tym, co się dzieje w książce. My się staramy, żeby to były książki tylko o dzieciach, czyli najbliższe dzieciom, jeśli chodzi o bohaterów, ale mamy też takie, które opowiadają o życiu zwierzątek, na przykład Kicia Kocia, którą dzieci uwielbiają, a która jest świetna, bo opowiada w prosty sposób o codziennym życiu, o codziennych sprawach, które dzieci gdzieś spotykają. Ja te książki też pożyczam moim małym uczniom, których uczę polskiego, no i sprawdzają się świetnie, i dlatego jakby chciałabym bardzo zwrócić Waszą uwagę na to, żeby jednak wybierać książki bardzo zbliżone jakby tematyką do życia naszego codziennego, tego, co nas otacza, bo w ten sposób na przykład możemy dzieci rozwinąć język dzieci i też powodować, że oni będą bardzo zainteresowani tymi książkami, bo legendy, jakieś trudne rzeczy, które próbujemy czasem czytać, bo pamiętam ze swojego dzieciństwa,
są dla dzieci szalenie trudne, a jeśli to jest polski jako taki język drugi czy dodatkowy, to tym bardziej zniechęcamy dzieci, dlatego że one po prostu nie rozumieją i tracą zainteresowanie taką książką bardzo, bardzo szybko. No i właśnie, zaczynamy od takich małych książek. Jesteśmy u Janka w pokoju i to jest jego taka mini biblioteczka. Książki dla takich maluchów, które możemy, od których często gdzieś zaczynamy, to są na przykład seria o Maxie. Tak Janek? Ty lubisz? Lubisz taką? Jest ich kilka. Ciastko Maxa, no i tutaj jest cała. To są tylko proste po jednym zdaniu, ale opowiadają o takim śmiesznym chłopcu, który robi różne śmieszne rzeczy ze swoim psem, z miską i tak dalej. No i oczywiście cała seria o dzikoci i Nunusiu. To świetna też dla rodzeństwa. Czyli mamy na przykład Picia Kocia i Nunuś kochamy, pora spać, one są fajne, bo łatwo się otwierają i dzieci mogą też bardzo fajnie sobie tutaj sami też siedzieć i oglądać te książki. No są świetne dla Nunuś idzie do łóżeczka. Picia Kocia podaje Nunusiowi myszkę, myszka też idzie spać. Powtarzają się jakieś zwroty, jakieś słowa, które bardzo u dzieci maluchów rozwijają jakby język, a dodatkowo u dzieci, które uczą się polskiego, rozwijają i utrwalają słowa, które na przykład poznało w jakiś sposób. Tak Janek? Maxa bardzo lubi, tak? No jeszcze z takich książek mamy tutaj całą serię tych Basia i Franek. Czyli Basia, jeśli znacie takie książki dla starszych trochę dzieci z większymi opowiadaniami, no to jest Basia i Franek, czyli znowu rodzeństwo. I na przykład mamy takie teksty. Dziś na obiad marchewka. Franek nie lubi marchewki. Wolałby zjeść lody. O rany. Lody są na deser, mówi mama. Franek się krzywi, ale wkłada marchewkę do buzi. Nie jest taka zła. No i dalej. To są dosyć krótkie opowieści. Właśnie o Basi i Franku. Bardzo, bardzo też fajne. O dzieciach. Czyli tak, Picia, Kocia i Nunuś, to ma, jest ich bardzo, bardzo dużo teraz. Papa, Smoczku, idziemy na zakupy, co robisz, na nocniku, czyli jest ich bardzo dużo i po różną bardzo tematykę poruszają. My mamy jeszcze takie fajne książki, które teraz już właśnie są o króliczku, ale ten króliczek jest bardziej takim króliczkiem przytulanką, czyli mamy do kąpieli króliczku, śpi króliczku. I one są o tyle fajne i dzieci je bardzo lubią, dlatego że mamy króliczka, małego bohatera, no i ma. To jest króliczek, popukaj go w ramię, może się odwróci. Popukasz w ramię króliczka, puk, puk. No, Janek je uwielbia, Ewa też je uwielbiała. Już późno króliczek idzie spać, zęby umyte, piżama czeka, klaśnij, żeby go przebrać. Klaśniesz, Janek? Dobrze, Janek klasnął i mamy już króliczka przebranego w piżamkę. No i to są takie książki, które szykują dzieci trochę do spania, wyciszają i też aktywizują w pewien sposób. No i też uczą takich poleceń. Też... Proszę. No i oczywiście seria o Kici Koci. To chyba większość osób zna, ale jeśli nie, no to... To są takie cienkie książeczki. Picia Kocia gotuje, Picia Kocia u dentysty. Także znowu poznajemy, może pokażę, jak wyglądają w środku. No to nie są długie teksty, to są bardzo krótkie, dosyć jeszcze, no ale już bardziej rozbudowane niż w tamtych książkach teksty. No i tak. I tutaj mamy, uczymy się, że jest mąka, cukier, jajka, także możemy też... Picia Kocia gotuje, tak? Pieczy ciastka chyba u babci, z tego co pamiętam. Mamy tutaj też taką... O, te książki też są bardzo fajne. Binta tańczy. To są też właśnie takie książki dla jeszcze młodszych dzieci. Gdzie jest Binta? Bardzo lubimy te książki. Fajne mają ilustracje. Binta, chodź! O, jaka Binta ładna. Tak? No i tutaj jeszcze mamy Lalo gra na bębnie też, czyli bardzo jeszcze małe teksty, mało tekstu. I co tu jeszcze mamy? Dla
taki właśnie jeszcze maluchów, to Janek lubi te książki bardzo, czyli taki 2,5 roku, 3, 2. Idę do dentysty. To jest taka seria to książek. One wszystkie są strasznego. Proszę. Idę do dentysty na przykład. No i mamy tutaj całą rodzinę państwa Kowalskich przedstawioną, no i kilka dni później wybierają się do gabinetu, kiedy już postanowili i umówili się do lekarza. No i tak po kolei są bardzo fajne ilustracje. Dodatkowo jeszcze chyba w każdej z tych książek szuka się na każdej stronie kaczki, niektóre dzieci to bardzo lubią. No i tak, więc opowiadają znowu o rodzinie i o życiu, są bardzo, bardzo fajne. My mamy to, mamy jeszcze na przykład szpital, będę mieć rodzeństwo i jest ich kilka w tej serii. Później mamy serię tutaj, jeszcze musimy pokazać o Eli książki. Maluszka, mamy Ela i Olek, na przykład jeżdżą albo zjeżdżają z czegoś, albo Ela i Olek pływają łódką, więc bardzo proste teksty, no ale już uczą po jednym zdaniu i uczymy jakiś, Janek je bardzo lubił i bardzo lubi Janek te książki, chociaż już chyba trochę już więcej czytamy takich innych książek, ale te nadal jeszcze gdzieś tam są. Tu mamy kwiaty od Eli, ubranka Eli, no i mamy na przykład takie krótkie też jednozdaniowe teksty, albo dwóch. Najpierw Ela idzie w jedną stronę, potem w drugą stronę, to jest jak Ela się zgubiła. Także to są takie właśnie książki, ale Ela nie kończy się na tym, bo to są właśnie jest seria Ela i Olek, później jest te trzy książki o Eli. To jest cudowna też książka Wszystkie psy Eli, jak Ela bardzo chciała mieć. Co chciała mieć? Nie. Psa chciała mieć. Czy to? Powiedziałeś? Psa chciała mieć Ela. No i tutaj mamy różne psy, które wymienia, które by chciała mieć i jak się będą nazywać. No i kolejna z serii o Eli to jest Jabłonka Eli. My ją bardzo lubimy, zwłaszcza, że my na ogródku mamy też dwie jabłonki, na które się wspinamy i na których dzieci lubią siedzieć. No i tutaj jest cała historia, jak ta jabłonka podczas wichury, jak ją połamał wiatr, więc to jest też książka, która bardzo piękną historię opowiada, bo później posadzili nowe drzewko. I z tego typu książek jeszcze idziemy dalej, jeśli chodzi... no dobra. Pokażemy te. O Zuzi. To jest seria, którą ja po prostu uwielbiam i które te książki czytałyśmy dziesiątki razy z Ewą. Zuzia pokłóciła się z Julią. Różne tematy. Zuzia śpi w przedszkolu. Ja mam doświadczenie z Ewą, że no po prostu dziewczynki bardzo lubią te książki. Ale są, zaraz pokażemy dla chłopców też. Zuzia w czasie pandemii. I cała seria. Od tej książki Zuzia i jej ulubiony kucyk. Chyba zaczęła się też taka Ewy miłość do kucyków. Zuzia pomaga mamie sprzątać. No to są cienkie książeczki, ale tak pięknie opisujące pewne rzeczy. Takie bardzo taki dobry sposób. No i tutaj mamy z tej samej serii Mądra Mysz. Mamy o Maxie. Tu jest Maxowi wypada ząba, tu jest Max. Zimą są jeszcze inne o Maxie. Max nocuje u babci i dziadka, idzie do babci i dziadka, Max idzie do przedszkola i tak dalej. Jest tego naprawdę bardzo dużo. I jakby Kicia Kocia, ja bym tak przechodziła z Kici Koci do Zuzi, a na koniec mamy książki, które są też po prostu uwielbiane przez nas. Książki z tej samej serii, czyli Mądra Mysz, ale już bardziej szczegółowe. Książki takie trudniejsze, dlatego że jest bardzo dużo słów różnych opisujących dane zawody. No i mamy tutaj Mam przyjaciela rolnika. I książka w środku już opisuje sprzęty, co taki rolnik robi i tak dalej, czyli zapoznaje dzieci z szerokim wachlarzem różnych zawodów, którymi się interesują. A jeśli nie, no to też bardzo chętnie jakby poznają. No bo dzieci to interesuje, jak to jest, że oni sprzątają tę ulicę z liści. A gdzie jedzie ta śmieciarka? A co się stanie dalej? Jak policja
co policja jeszcze robi, oprócz tego, że na przykład jedzie do wypadku i tak dalej. Więc mamy ratownika medycznego, no jest tego bardzo, bardzo dużo. Kierowcy ciężarówki, mam przyjaciela kolejarza, mam przyjaciela kosmonauty, mam przyjaciela budowniczego. To akurat są takie Janka tematy, ale mam też przyjaciółkę baletnicę. Za chwilkę poczytamy, Janek, dobrze? Więc to są książki, które są naprawdę świetne, jeśli chodzi o tą mądrą mysz. Mamy też taką trzy książki, które są jakby moja kolekcja Montessori. No i tu mamy pedagogika Montessori na co dzień. Porządkujemy zabawki z Basią i Arturem. Działamy samodzielnie i porozmawiajmy. One są naprawdę fajne, natomiast jakoś u nas tak przeczytaliśmy je właściwie raz z Ewą, jakoś nie do końca się sprawdziły, ale może komuś się spodobają i też odpowiadają o dzieciach. Jest też taka fajna seria teraz, Tosia i Julek myją zęby na przykład. My dostaniemy w czwartek nowe te książki, kilka innych zamówiliśmy, bo to jest jedyna nasza książka z tej serii. No i znowu, bardzo fajny sposób opowiada, jak to trzeba dbać o zęby i dlaczego je myjemy. Prostymi tekstami. Mamy też dwie książki Przyjaźń i Miłość. Jeszcze jest, a tak, to jest o mamie, to jest o przyjaźni. Archibalda. Troszkę książka taka abstrakcyjnie, może troszeczkę opowiadają o uczuciach. Będziemy je czytać teraz w okolicach walentynek, bo lubimy tak o uczuciach i mówić i relacjach wtedy. Także to są książki, ach, jeszcze Płcio został z takich książek, które musimy kończyć. Tutaj mam takie małe wydanie Płcia. Płcio mówi dobranoc. To jest fajna książka, którą czytamy czasami przed snem. Czyli opowiada o tym, jak to wszyscy idą spać. No i o co chodzi z tym Płciem? Płcio to są książki, które Płcio poznaje pierwsze słowa. I to są książki z bardzo fajnymi tekstami, fajnymi ilustracjami i opowiadające o życiu dzieci i rodziny. Teraz cieramy się. I do tego jeszcze mamy tutaj dodatkowo obrazki, możemy zadawać pytania, mówić, uczyć się czytać, uczyć się wymawiać poprawnie słowa. Rozróżniać też części mowy, można naprawdę robić wiele rzeczy przy użyciu tych różnych obrazków. No i tutaj mamy na przykład części ciała, także jeśli uczymy się jeszcze dodatkowo polskiego jako obcego, to są też świetne książki, w których mamy różne słowa podpisane, więc dzieci, które czytają, mogą sobie jeszcze dodatkowo czytać, uczyć się czytać i rozpoznawać te słowa. I mamy Płcio na wakacjach, Płcio gdzieś w górach, kiedy pada śnieg, także to są takie. To Płcio jest świetny też. No i jeszcze mamy tutaj, oprócz tych Teatr, Muzeum, Cyrk, mamy oczywiście serię takich książek Świat w obrazkach. Obrazki dla maluchów, przepraszam. Świat w obrazkach jeszcze są inną serią. Janek bardzo lubi teraz te książki, prawda, o strażakach. Bardzo lubi temat straży i strażaków. No i to są znowu książki głównie skupione na ilustracjach, o których możemy mówić, opowiadać, mówić o kolorach, o liczbach i oczywiście opisują w tym przypadku zawód strażaków, co się dzieje, dlaczego jadą do pożaru, jak pomagają ludziom. Tu jest Życie w mieście, które też jest przepełnione bardzo ciekawymi ilustracjami opisującymi, pokazującymi, jak wygląda życie w mieście, tak? Jakie są miejsca i tak dalej. Tutaj mam jeszcze Chronimy naszą planetę, też świetna książka. To wszystko jest ta sama seria. Jak możemy segregować śmieci i tak dalej. Także to jest kolejna taka seria. Mamy też takie książki, które mówią na przykład, są o misiach, ale mówią o tych sprawach toaletowych. Czyli mamy żetonaj pieluszko, mamy nocnik nad nocnikami. Janek, przesuwasz mi proszę, nie przesuwaj mi. Nocnik, co to jest i tak dalej. One opisują zwierzaki, ale traktują o tematach, które nas
interesują czasem, tak? I ma ulubione teraz książki Janka, czyli Jak schować lwa. Historia dosyć taka, można by powiedzieć, abstrakcyjna, fikcyjna, ale opisuje historię dziewczynki i rodziny. No i oczywiście tutaj Malwinka spotkała lwa i próbuje go ukryć w domu. Janek ją uwielbia. Mamy jeszcze Jak schować lwa przed babcią, w szkole i lwa, Jak schować lwa na święta. I książki, o których mówiłam, no to są takie książki, które na przykład z tej serii Rok w lesie, Rok na wsi, Rok w przedszkolu, i one mają mnóstwo ilustracji wspaniałych, miesiąc po miesiącu opowiadają o życiu w lesie. No i to możemy też wykorzystywać do tego, żeby mówić o zwierzętach, żeby zadawać pytania dzieciom, rozwijać ich język. I jeszcze mamy z takiej serii właśnie Ulica Czereśniowa, no to są wszystkie cztery pory roku. Wiosna, lato, jesień, zima i szukamy różnych osób. Tu są one opisane, nie tylko niektóre. No i szukamy ich i patrzymy. W każdej części można spotkać i tych samych bohaterów i oni w każdej części roku robią coś innego. Na przykład poznają się, jest taka para, później jadą razem w podróż poślubną, a później już mają dziecko. Także tak, i jeszcze oczywiście seria Wielka wydawnictwa Sam, Wielka Księga Pojazdów, mamy jeszcze Wielka Księga Gospodarstwa. Tu jest nie ma zbyt dużo tekstu, ale mamy wszystkie maszyny wyszczególnione. I znowu możemy sobie trochę czytać, a trochę opowiadać o tym, co te pojazdy mogą robić. Ja jeszcze jedną taką podpowiedź dam, że jeśli ktoś widzi, to jest też takie bardzo Montessori, podążanie za dzieckiem, czyli jeśli widzicie, że wasze dziecko czymś się bardzo interesuje, dajmy na to, Janek teraz bardzo się interesuje strażakami, no to wykorzystajmy ten temat do tego, żeby rozwijać jego słownictwo, czy to jest rozwijanie słownictwa dziecka po prostu, które uczy się mówić, uczy się składać większe zdania, bądź jeśli chcemy uczyć dziecka języka polskiego i rozwijać jego umiejętności komunikacji w języku polskim jako drugim języku, no to wtedy trzymajmy się takiego tematu i próbujmy go ugryźć na różne sposoby. Ja teraz właśnie mam książki na przykład o strażakach, bo Janek bardzo lubi, tak? Więc czytamy tą, czytamy w obrazkach. Mamy jeszcze taką fajną książkę o strażakach z wydawnictwa Sam, z różnymi okienkami. One są też bardzo ciekawe. Przepraszam, czy to nie o rokietach? Wzięłam nie tą. To jest akurat o kosmosie. No ale mamy też o straży. I powiesiliśmy plakat, wycinamy, mówimy o kolorach jaki i tak dalej, i tak dalej. Jakby wokół tego tematu możemy rozwijać język dziecka, jego zainteresowanie i zdolności też wypowiadania pewnych rzeczy. Ja jeszcze widzę, że nie powiedziałam jeszcze o dwóch takich, które też warto powiedzieć, o Nusi, o książki. No, to przepraszam, Josiu, przepraszam Cię bardzo mocno. Nusia się chowa, Nusia i Bania Łby. To są bardzo fajne książki. Nusia i Bracia Łosie. To są świetne książki o dziewczynce, trochę fikcyjne, dlatego że Nusia tam pomaga różnym zwierzętom i one. Bracia Łosie chyba nagadają tylko, chociaż może nie gadają, tylko wydają jakieś dźwięki, już nie pamiętam w tej chwili. I jeszcze jest seria Wielcy, Mali Wielcy, czyli mam na przykład Frida Kahlo, Coco Chanel. To są książki, które są tłumaczone na polski, ale mamy niewiele tekstów, no i opowiadają po kolei o tym, jak te osoby, jak wyglądało ich życie w bardzo prosty sposób. I to też są fajne książki, które nie dość, że zwiększają jakby wiedzę dzieci na temat świata, to jeszcze właśnie rozwijają język poprzez pokazywanie tych takich realnych historii. Także to chyba byłoby na tyle. Ja postaram się zrobić taką całą listę tych książek, przez które dzisiaj przeszłam, które polecam jako książki do czytania dzieciom, żeby ogólnie rozwijać dzieci jakby wiedzę na temat świata, ale też z takim bardzo podkreśleniem znaczenia właśnie tych książek o realnym życiu w
przypadku dzieci, które uczą się polskiego jako języka drugiego. Także może z tej listy jeszcze pomoże Wam to trochę sobie sprecyzować. My tutaj zamawiamy albo z Polski książki, albo jest księgarnia internetowa UK i ona wysyła książki właśnie z Polski. Te ceny są naprawdę nie ma różnicy w tych cenach, więc można sobie kilka dni macie książki w domu, także polecam również z tej księgarni. Może w linku w opisie dam linka do tej księgarni. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i do następnego razu. Udanego i ciekawego czytania tych książek, o których właśnie mówiłam, takich o życiu. Także polecamy serdecznie takie właśnie książki. Do zobaczenia.